Brak precyzyjnych informacji co do CPK i sprzeczne wypowiedzi rządzącej koalicji kolejny raz nakręcają emocje wokół tej inwestycji. Szczególnie tam, gdzie mają przebiegać tory kolei dużych prędkości. Dlatego w najbliższą sobotę w regionie przygotowywany jest protest. Protestować będą mieszkańcy Mikołowa i okolicznych miast. W samym Mikołowie poprowadzenie szybkich pociągów oznacza wyburzenie około 550 budynków. Fatima Orlińska. Według zapowiedzi organizatorów ma być to drugi największy protest przeciwko CPK w województwie śląskim. Choć zmienił się układ w polskim rządzie, mieszkańcy regionu zagrożeni tą inwestycją deklarują, że nie przestają patrzeć władze na ręce, bez względu na to, które ugrupowanie polityczne ją sprawuje. Lokalna społeczność, czyli ludzie bezpośrednio narażeni na skutki realizacji inwestycji kolei dużych prędkości, oczekują konkretnych deklaracji, bo dziś nie wiedzą, czego powinni spodziewać się w najbliższej przyszłości. Śląski protest rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w Mikołowie na parkingu przy Zespole Szkół Technicznych. Zakończy na Mikołowskim rynku.